Czołem ludziska, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Mars Underground, albo Dnourgrednu Sram. Od tyłu. Sorry, nie mogę już po prostu więcej czytać komentarzy od tego, o tym, że od tyłu Mars to jest... Wypróżniam, więc musiałem z tego jakoś zrobić jakąś wstawkę, żeby wszyscy byli po prostu ukontentowani. A poza tym obsrane są tutaj kible, trzeba je w końcu jakoś znaleźć sposób, żeby je wyczyścić. I dziękuję za wszystkie wasze komentarze, opinie, pomysły. Wracamy do gry. Pierwsze spostrzeżenie. Zauważcie, że kiedy dzieje się koniec świata, tam jest ewidentnie... Czekajcie, wyłączę tylko ten. They left all their stuff behind. Let's fix this. New item, all your stuff. O, widzicie, i nad tym się zastanawiałem, czy ja zdobędę od nowa swoje rzeczy, które zostawiłem poprzednio, z mnie policja zabrała. Oddali mi wszystkie rzeczy, czyli widzicie, nie ma czegoś takiego, że tracimy rzeczy, musimy wszystkie zdobywać od początku. To jest miłe. To naprawdę jest miłe, to nie możemy się obudzić, dopóki nie uda nam się zrobić tam akcji z kawą. Więc muszę sobie zaspać. Tak jest. Na razie early morning jest dla nas kompletnie niedostępny, ale zastanawiam się, bo tam pod koniec gry mamy te wszystkie te strzały, tak? Znaczy, zanim wybuchnie świat, jest takie, widać, że ktoś coś otwiera, wklikuje, wydaje mi się, jakby na klawiaturze coś wciskał, naciska jakiś enter i nagle wybucha świat. Więc to mnie mocno ciekawi. I co? Jaki związek z tym mają ci wszyscy obcy? I tutaj idę za pomysłem Creative Nicka. Creative Nick, bardzo kreatywny nick, przyznaję, który podsunął taki pomysł, żeby mam to popsute jedzenie w szkole, prawda? Tylko ja chyba go skonsumowałem, żeby zjeść go rano i wtedy rzeczywiście udowodnić mamy, że jestem chory. I wtedy nie będę musiał iść do szkoły. Może to pomoże nam zdobyć, wygrać w lotka na przykład, nie? Bo my ogólnie, jakie mamy teraz przedmioty? Wszystkie mamy. Mamy Friendship Bracelet, mamy z powrotem Helmet of Protection. I teraz tak, jeśli chodzi o te kluczyki, to faktycznie problem był taki, że tam źle zrozumiałem, jakie było tłumaczenie. Tam, dobrze, że mnie tam wyprowadziliście z błędu, tam Sakariasz między innymi mi też wytłumaczył, że przecież to jest, chodziło tam o battery, ale battery run out, czyli skończyła się, akumulator się wypalił. Znaczy skończył się akumulator w samochodzie mamy. I dlatego nie mogliśmy ruszyć, nie dlatego, że baterie w pilocie się skończyły, ale z drugiej strony pytanie moje brzmi, jeżeli mama nie może wrócić do domu, znaczy, że w ogóle nie wraca tego dnia, nie widzieliśmy jej właśnie nie widzieliśmy jej w nocy poprzedniego dnia, więc to też jest ciekawe. Mama nie wraca i zostaje w tym dziwnym, podejrzanym budynku. Więc wydaje mi się, że żeby nie wykorzystał się akumulator, musimy zdobyć samochód mamy rano, czyli nie pójść do szkoły. Tak mi się wydaje, wtedy będziemy mogli pojechać gdzie chcemy, używając samochodu mamy, prawda? Ale nie wiemy jak prowadzić, więc zobaczymy co z tego będzie. No ale, może uda się jakoś nauczyć prowadzić. Nie wiem, mamy nieskończenie dużo czasu na naukę. Więc potrzebuję jakiegoś przedmiotu, który nie jest jedzeniem, który nie jest śniadaniem od mamy, tylko po drodze musimy pójść i kupić trochę żarcia, tak? Tego popsutego żarcia i go użyć rano, ale to myślę, że przy kolejnym cyklu. Więc na razie zabieram sobie oczywiście... tak właśnie, I feel sick. Myślę, że to będzie całkiem spoko. Muszę tylko zdobyć tam to jedzenie i wtedy rzeczywiście... I co jest nie tak, tak? I boli mnie żołądek, mam ból głowy, swędzi mnie tyłek. Po prostu staraj się nie drapać, kiedy spotykasz wszystkich nowych przyjaciół w szkole dzisiaj. Co? Dobra, no sobie poradzisz. Zapalimy światło, ponieważ mamy wciul pieniędzy. No i właśnie, ja chcę znaleźć sposób na wyczyszczenie tych cholernych kibli, bo myślę, że to nam się przyda ogólnie. Mam pewien pomysł, co mogą te kible dawać, skoro są tak rozmieszczone w różnych punktach, ale na razie nie będę nic mówił. Tak, jestem gotowy, żeby pójść do szkoły. Dobra, czyli oczywiście nie będę wam pokazywał tych samych rzeczy, które już znamy, będę kombinował, jak tu zrobić jeszcze co innego. Ale właśnie, czyli teraz dobrze byłoby również wieczorem pójść do sklepu i kupić sobie te okulary. Może w ten sposób nie poznaliby nas ci tutaj agenci z Men in Blacka. Okej, jestem teraz sobie w midday na przerwie po pierwszej lekcji, którą sobie odbyłem wedle planu. I teraz tak, nie podnoszę oczywiście kupy, ale mam Bracelet of Friendship z Crystal, prawda? Może to jakoś zadziała. Cześć, możemy pokazać, że jesteśmy przyjaciółmi. Och, gdzie to zdobyłeś? Dałaś mi to. Naprawdę? No faktycznie wydaje mi się, że cię jakoś kojarzę, jakoś cię znam. Okej, to co jest moim ulubionym filmem? O kurczę. Nie mam pojęcia. The Lost Kitten? Jeśli naprawdę byś mnie znał, wiedziałbyś, że moim ulubionym filmem jest Knightly Romance. O!
Czyli proszę bardzo, wiedzieliśmy się czegoś nowego i myślę, że to można zapamiętać. O, proszę bardzo, nowy temat odkryty, tak? Czyli teraz okej, za każdym pewnie przebiegiem będziemy mogli poznać trochę bardziej Krystal. To też będzie dość ciekawy, moim zdaniem, quest, dowiadywać się o niej coraz więcej. No właśnie, tutaj... czy mogę zdobyć twój hełm? Nie, potrzebuję go, tam jest jakaś prawda. Znaczy już z nim pogadałem wcześniej, no sobie przed chwilą, żeby zobaczyć, czy ma inny dialog. Faktycznie miał dokładnie ten sam dialog, co wcześniej, że to obcy jacyś coś tam atakują i w ogóle... A wiecie co? A co by się stało, gdybym jednak wziął i założył ten garnek na głowę? Czekajcie, Helmet of Protection? Yes. I teraz mam go na głowie i teraz podejdę z tym garnkiem na głowę, podejdę do tego gościa. I co się wtedy stanie? Czy mogę wziąć twój? Nie ma. No właśnie, tylko że ja już jakby też mam na garnek na głowie i chodzę w nim. Ale już nie chciał. Może przy pierwszej dyskusji trzeba było założyć ten garnek na głowę, ciężko powiedzieć. No dobra, co jeszcze możemy zrobić? Możemy spróbować zrobić dokładnie to samo, odwrotność to, co robiłem wcześniej. Znaczy... O! Zaraz, nie ma lekcji... A, bo jest przerwa, tak? A wydawało mi się, że być może jakaś lekcja muzyki tu będzie. Ale nie ma tu lekcji muzyki, tylko pytanie, czy możemy coś ciekawego znaleźć? Patrzę, podświetlam sobie te elementy, które ewentualnie mogą coś mieć. Tak, wygląda na dobra, to niezdrowa roślinka, że nie za bardzo dbają o tę roślinkę. It's a clock. No dobra, to wydaje się, że to tyle, za dużo nie możemy tutaj znaleźć, zrobić. O, early afternoon, okej, czy skończyła się przerwa, tak? Ding dong. Czyli teraz musimy, no i teraz zaczęła się lekcja, tak? O, właśnie. Tak, to jest właściwe miejsce. Czy do you know what class this is? Oczywiście, że wiem. Muzyka, no to jest podkreślone, zobaczcie, ponieważ to wygląda, wynika z naszej wiedzy, także spoko. To prawda, wiesz co studiujemy? Muzykę Franza Burgera, czyli akurat tego gościa. To prawda. Usiądź. No dobra, zobaczymy, jak będziemy na innej lekcji, to się dowiemy. As you should all... A, jak wszyscy wiecie, dzisiaj robimy test. Ci, którzy przejdą, zdobędą kopię podpisaną przeze mnie. Mój najlepszy klasyk. Jakiś serenade right here. Będzie to śpiewane w klasie? Cóż za cudo. Mam nadzieję, że zdobędziecie wszyscy 100%. Zaczynacie test. O Boże. What was the name of Franz Burger's most successful music project? Hey Franz, Schoolyard Jets. Hey Eddie, Time Warp. Oj, nie mam pojęcia. Time Warp pasuje. Why did they break up? O! Czemu się rozstali? Run out of money, lost the recordings for their next album. Audience wanted happier songs, Ninja Vampires. So, run out of money. What is the guitarist Schneider's doing now? Co gitarzysta robi teraz? Financial planning, landscaping, sitting at home, sulking. Something in IT. Może uda nam się gdzieś znaleźć tego gitarzystę i dowiedzieć się, co robi. Nie wiem, czy ten test ma jakikolwiek sens, czy nie. Powiedzmy, że... No nie wiemy, tak? Sitting at home sulking, niech będzie. Moloch Media produced The Metaling in honor of the band. What was it? A movie? An arcade machine? A coloring boot? A roller coaster? Powiedzmy, że to będzie film. What memorable incident occurred at their first ever show? Jaki incydent się stał? The stage caught fire, all their instruments were stolen, nobody came, the band forgot how to play, nobody came. What happened to the drummer? Trampled to death by elephants, choked on frozen pizza, run over by the tour bus, aliens, niech będzie. I skończyło się. Time's up, oddajcie swoje papiery. No to spójrzmy. Wow, niesamowite. Wszyscy oblaliście. Każdy z was. Wynocha z mojej klasy. Okej. Okay. Musimy się dowiedzieć wielu, wielu rzeczy na temat jego albumu, żebyśmy mogli podjąć ten test. Bo topic tutaj jest Nightly Romance. Tak to wiemy, że Crystal Favorite Movie. Franz Burger Music. Jaka musician and teacher. Może jakiś jest? Nie wiem. Może znajdziemy jakoś sposób na to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat Franza. Okej, czyli co, mamy znowu przerwę. Czy ja mogę w ogóle wyjść sobie z tej szkoły? Principal's office. Nie mogę na razie tam pójść. Okej, wychodzę na zewnątrz. To też mogę zostawić szkołę, tak? Wyglądasz jak superhero, jak superbohater z tym garnkiem na głowie, tak? Cool helmet, man. Widzicie, ale ciekawe jest to, że każda postać jednak ma jakiś... Wow! Ma jakieś przemyślenie na temat tego, że chodzę w hełmie. Czy myślisz... Aha, dobra, to już znamy jego tekst.
No dobra, to co? Chcemy pójść kupić... No tak, wiecie, ja sobie zdobyłem oczywiście, wziąłem z kosza na śmieci Mitrol oraz... gdzie to jest? I Chicken Surprise, tak? Więc to są te niezdrowe jedzenie. I może faktycznie, jak grzygnę obok mamy rano, to coś to przyniesie. No dobra, to co? Teraz gdzie możemy się... Signal Bus, dobra. Gdzie możemy się teraz udać? Trzeba się pomyśleć, gdzie możemy pojechać. Może znowu sobie pojedźmy do tego sklepu, bo tam trzeba by coś... Cool hat. Okej, okay, dzięki. Nawet kierowca zauważył, że fajna czapka. Zrobimy do Ptolemy Park, no tak. Naprawdę musisz nam dostać. Learn to drive or something. Widzicie? Naucz się jeździć. No może się to uda nam, nie byłam zrobić. Wsiadamy do autobusu. I jedziemy do Moloch Media. Znaczy nie, no tam do centrum, gdzie jest też pogięty nasz Kronos. Kronos? Tak. Więc moi drodzy, wysiadam sobie z autobusu i oczywiście, jak widzicie, tutaj jest właśnie ta biblioteka. A tu jeszcze jest jakaś kobieta. Podam pójść zobaczyć jakiś film. Ciekawe, czy cokolwiek dobrego grają. Może to jest jakieś kino jeszcze? Proszę bardzo, Deimos Cinema. No i mamy! Mamy również kino, możemy obejrzeć jakiś film. The Lost Kitten wygląda na to, że... A to profesor Maxwell jest, zobaczcie, nasz nauczyciel. Wygląda na... To be different every time I've seen... A! Ten film wygląda, że jest inny za każdym razem, kiedy go oglądam. Ale tak powinno być. Dziwne. Film, który za każdym razem inaczej wygląda. Mamy tutaj również policję, zobaczcie. Daleko nie trzeba było szukać. Jeszcze jest coś takiego jak CPA, nie wiem co to jest. Pawn and Broke, no to wiem, to jest miejsce, gdzie możemy sprzedawać rzeczy. I tak w ogóle jeszcze zauważyliście w komentarzach bardzo podejrzaną postać w nocy. Ja jej nie zauważyłem podczas grania, ale wy podczas montażu zauważyliście, podczas oglądania zauważyliście. No, nawet podczas montażu nie zauważyłem tej persony. Taka w rogu, taki duch. Labies of Tissue I Like. Świetnie. Mogę użyć na przykład tego samochodu? Pewnie nie. Pawn and Broke. Dobra, skoro tu jesteśmy... O, to jeszcze jakaś kobieta sobie łazi. Zastanawiam się, jaki rodzaj mięsa używają w Meaty Bites. Na pewno dziwnie smakuje. Może mortadela. No co, weźmiemy sobie okulary. Tak, i mieliśmy sobie wziąć chyba jeszcze jako jedną rzecz. Co tu jeszcze można było kupić? Pamiętacie, co tu jeszcze można było kupić? O! Szef Miranda lubi jeść, lubi dzieci i family, chyba family są jakieś i jest zjedzone, i rodzinę. Następnie, great meal idea, you can cook your kids. Jak świetnie ugotować swoje dzieci, super. Puste pudełka, myślę, że to jeszcze coś można było wziąć. Dwie rzeczy miałem kupić. No właśnie, grę komputerową. Dobra, gra w grze, to będzie incepcja. Okej, okay, chcę to zapłacić, mogę zapłacić? I want to sell, I'd like to buy this game. Naprawdę? Po czemu? Znaczy, dobra, $2. Proszę bardzo, dzięki. Miłego dnia. Chciałem też zapłacić za okulary. Chcę też kupić te okulary. 25, no nie wierzę. No nie wierzę. $25. A ja mam 24. $1 mi zabrakło. Ale mogę coś sprzedać. Czekaj. Coś mogę sprzedać. Early night. To może oznaczać, że już zamknął sklep. Widać, że zamknął sklep, tak? Dobra, podczas dnia mam tu przyjść. I widzicie, to dobrze byłoby bardzo szybko tu przyjechać, bo to jest dużo takich fajnych budynków, które chciałbym zwiedzić. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze będzie otwarta biblioteka. O, wygląda na to, że drzwi są zamknięte, ale nie wiem, czy to znaczy, że... A niech to szlak. Open late morning to late afternoon, niestety. Tu już nie wyjdziemy, jest powiedz, a kino jest otwarte? Może byś poszedł na jakiś film zobaczyć. Dobra, mamy... Kino jest otwarte, w porządku. $7 za bilet. Zombie Highway, One Banana, Two Banana, The Lost Kitten. Ask about the movies. Co chcesz wiedzieć na temat filmów? Co gracie? Dzisiaj pokazujemy A Nightly Romance, Zombie Highway, One Banana, Two Banana, Bro, Where is My Dude, and The Lost Kitten. Okej. Okay. I jest też, okej, okay, napisane, kiedy dokładnie odgrywają który film, w którym momencie. Czy to jest wszystko, to chciałaś wiedzieć? Powiedz mi o... Widzicie, możemy też dowiedzieć się o różnych filmach, różne rzeczy. Powiedz mi o Zgubionym Kociaku. Specjalna prezentacja na Dzień Kota Schrödingera. Co doktor Schrödinger robił ze swoimi... Co robił z tymi kotami? Ten film wydaje się ciągle zmieniać. Jest grany w środku dnia, po południu i wczesną nocą. Czy to wszystko chciałaś wiedzieć? No, gdybyśmy chcieli zobaczyć dokładnie jakiś konkretny film, to możemy tu przyjść go obejrzeć. To też jest ciekawa opcja. Nightly Romance. Mr. Darcy Knightley lubi
is the most desirable bachelor, but even with all his charms, can he win the girl of his dreams? It's on morning and late afternoon. No, jakaś, czyli wiesz, komedia romantyczna. Dobra, to na razie wszystko, co chciałem wiedzieć. Czy na razie mogę zobaczyć The Lost Kitten za $7. Wiem, że to będzie mnie jakby coraz bardziej wydłużało czas zdobycia okularów, ale chcę obejrzeć ten The Lost Kitten. Zobaczmy. Co to będzie za film? W filmie dokumentalnym przyjrzymy się dokładnie dziwnym początkom dnia kota Schrödingera. O Boże, co to jest? Jest tu za dużo tych cholernych kotów w mieście. Szkoda, że nikt nie może nic z tym zrobić. Hej wszyscy, to Schrödinger mówi. Masz problem z kotem? Haha, niedługo nie będzie żadnego problemu. Miau. 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 Dziękuję bardzo, panie Schrödinger. Co zrobiłeś z tymi wszystkimi kotami? Ha! O Boże, wrzuciłem je wszystkie do kwasu. Co? Zrobiłeś co? Pozbyłem się ich, nieprawdaż? To paskudne, to straszne. Ho, ho, ho. Koniec. Super, wszystkie koty wrzucił do kwasu. Noc, to był świetny film. To był najlepszy film, jaki widziałem od lat. Dosłownie. Możemy też wejść tutaj sobie na... Co to jest w ogóle to CPA? Możemy zobaczyć kolejną fajną rzecz. CPA, tutaj mamy pawnbroke, to wiemy, że możemy sprzedawać rzeczy. Co to jest za miejsce? No, bardzo przypomina mi to miejsce, w którym w śnie. To jest miejsce ze snu. Cześć, jestem Trevor. Czy mogę ci pomóc? Co oznacza CPA? Integralność, innowacja i synergia korporacyjna. CPA oznacza nowy paradygmat w badaniach i w rozwoju. CPA jakby uczy albo brings to jest... O Jezu! Holistic approach to business strategies. Czyli zapewnia holistyczne podejście do strategii biznesowych. Czy to odpowiada na twoje pytanie? Niezbyt. Nie ma za co. Super, byłeś bardzo pomocny, Trevor. Szukam doktora Kronusa. Możesz go znaleźć na poziomie pierwszym. No dobra. Co my tu mamy? Doktor Kronus, CPA Offices. Jedziemy na poziom drugi. Skoro na pierwszym jest Kronus. No dobra. I co to jest za miejsce? Mamy już noc. Pokój 201. Pokój 202. Idziemy do pokoju 202. Oh shit! Co to biegło tam z prawej strony? A to jakaś laska biega. Wypadłem za okno. Wow! Z drogi! Ach, to jest Joanna! Asia tutaj biega. Wiecie, to ta, co jest... Jesteś najsilniejszą osobą w Phobos? Tak, najsilniejsza, najbardziej wysportowana i najszybsza. Żaden challenge nie jest dla mnie straszny. Mogę jeszcze raz stanąć jej na drodze? Przestań... hey, I don't stop running for people I don't know. Nie przestaję biegać ze względu na ludzi, których nie znam? Jesteś najsilniejszą? Tak, najsilniejszą, okej. Okay. No to zaraz biega, będziemy stać jej na drodze, zobaczymy, co się stanie. Z drogi! Nieznajomy. Ciekawe, ile razy. No tak, to wszystko. Dobra, czyli co, teoretycznie to cały czas biega. Jak porąbana w sumie biega. Mamy noc. W nocy mogą się dziwne rzeczy dziać, to wiemy. Dziwne osoby można spotkać też w nocy. Friendly people are just the best. lubi się zaprzyjaźniać z ludźmi. Super, bardzo mnie to cieszy. Jeszcze raz do CPA wejdziemy. Tym razem pojedziemy znowu na piętro drugie. A co ciekawe, jest jeszcze prawa winda. Nie korzystaliśmy z prawej windy. Jeszcze tutaj jest pokój. Pokój 101, 201, przepraszam. Zaraz, to znowu jest Trevor? Co jest? Cześć, jestem Trevor, jak mogę ci pomóc? Jak ty się dostałeś tu na górę? Windą, jak wszyscy inni. Widziałem cię przy recepcji. A musiałeś widzieć mojego brata. Oboje jesteście nazwani Trevor? Co? Nie, nazywam się Johnny. Co? Achievement mam, zobaczcie. Nie, ja się nazywam Johnny. Czy jest
coś, czy mogę ci pomóc? Co oznacza CPA? Krusty Pickled Anchois? Co? Krusty Pickled Anchois? Co to ma być? Ło, wow, teraz powiedział coś innego. Corporate Procedure Analysis. Inne słowo powiedział. A jeszcze raz, czekajcie. Clearly Pathetic Acronym. Czyli oczywiście bardzo patetyczny akronim. Czyli marny, kiepski, najgorszy. Honestly, I have no idea. To niesamowite jest to, że Controlled Process Accounting. To jest piękne w tej grze, moim zdaniem, że tutaj dużo rzeczy jest takich... No dzieje się tak po prostu. Dobra, raz spadliśmy przez okno. Czy drugi raz też wypadniemy za okno? Co ciekawe, nic nam się nie dzieje. Ilekroć będziemy wypadać z tego... Dobra, do 3 razy sztukę. Jeszcze raz spróbuję wypaść. A jak te drzwi włączyć? No właśnie, halo, jak... A zaraz, tu już nie ma napisane, że jest doktor Kronos. Czekajcie, to może już pogadać mogę z nim, skoro wiem, że tego brat był? Czy mogę ci z czymś pomóc? Nie mam pojęcia. To samo. Zaraz, to się teraz Trevor nazywa. On dokładnie to samo mówi, co tamten, co mówił, że jest Johnny. Okej, okay. A może w tym koszu na śmieci coś znajdziemy jeszcze? Nic. A ten kwiatek? Nic. Okej. Okay. Jak widzicie, bardzo powoli zdobywamy zakończenia. O, dzięki za zauważenie, że to jest piękny kwiatek. Podlewam je codziennie, samodzielnie, codziennie podlewam, okej. Okay. Intrygujące. Dobra, jeszcze raz wypadnijmy przez okno. Inicjacja wypadnięcia za okna przez za 3, 2, 1. Trzeci raz wpadam za okno. To niewiele zmienia, nic się nie dzieje. Dźwięki z typowego RPG Makera. Pójdźmy na piętro pierwsze w takim wypadku, tam gdzie jest doktor Kronos. No dobra, ale nie tylko doktor Kronos tutaj jest, zobacz, też są 3 pokoje. Room 101. Pokój 101, pokój 102. Pokój 103, nie wiem gdzie jest doktor Kronos, wejdziemy sobie tutaj. O! Ho! Interesujące. Najpierw śnieg, potem jakaś trucizna. Okej. Okay. Za każdym razem inne efekty. Gdzie jest doktor Kronos? Nie ma go tutaj, rzeczywiście. Zobacz, wyszedł do pokoju 101. Co to jest to? Dziwnie błyszczące urządzenie. Jest napis... z napisem DEM. I jest jeszcze jakiś slot pod spodem. DEM. Wrzućmy quantizer. O-o. Nie możesz tu przychodzić. O kurcze. Co tu się dzieje? Ej, podoba mi się. Podoba mi się. Jak zresztą zauważyliście, skoro ogrywam dalej, to robię z tego serię wiodącą i ogrywamy do końca, nie? Ale... Okej, okay. Jeszcze raz. Przenieśliśmy się do pokoju doktora Kronosa, którego tutaj nie było, i każe nam się jakiś głos stąd wynosić. Ha, interesujące. Co to jest DEM, moi drodzy? Trzeba zapamiętać, mamy tutaj coś z nazwą DEM. Dobra, a pokój 102? Co w środku? Też dziwne akcje. Różne rzeczy się dzieją. Czasami śnieg, czasem jakieś dziwne inne. Okej. Okay. W ogóle bardzo podejrzane jest to. Nie mogę spotkać doktora Kronosa? Ground floor, level 2. Nie mogę spotkać doktora Kronosa w żaden sposób. Inny niż poprzez... nie wiem, on się musi z nami skontaktować. Wcześniej nic się innego nie stanie. O! Proszę bardzo. Jest późno, weź swoje leki. Gdzie poszedłeś? O czym mówisz? Nie było cię w swoim biurze. Jestem tam, kiedy potrzebuję tam być. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Chodź, dzień się kończy, weź swoje tabletki. Odmów. Okej, okay, w porządku. O, po prostu, okej, okay, fine. O, i już zamknięty, dobra, zamknięty budynek. Myślę, że tu wszystko jest teraz już pozamykane, bo jest późna noc, ale rozejrzę się jeszcze po okolicy. Co ciekawe, Meaty Bites jest otwarte. Pomimo późnej pory? Nawet ma jakiegoś klienta. Och, chyba się najadł za bardzo i nie za bardzo, kurde. Robisz leftovers. Dobra. O, i znowu doktor Kronos się przemieścił. Hej, musisz wziąć teraz swoje leki. Nie. W porządku. I znika.
Tak jakby nie był prawdziwy, nie? On się pojawia i znika. O matko. City Park, znowu ten dziwny głos, dziwny dźwięk. Może są coś ludzie, którzy będą coś... O! Właśnie, klub nocny jest otwarty. Właśnie, może wejdziemy do klubu nocnego, zobaczmy co tam ciekawego. Franz! O! Ale nie mogę pogadać z Francem w żaden sposób, mimo że on tutaj przebywa. Boomhole. Ło! Co to za klub? Schneidas. Nie odzywa się. O Jezu, on się wszyscy zachowuje jak jacyś zombie. W ogóle nie chcą z nami rozmawiać, zobaczcie. Nikt się nie odzywa. O kurde. Co jest grane? Ale zauważyliście, że dokładnie każda osoba zachowuje się tak samo? W tym momencie? Jakby wszyscy byli zahipnotyzowani. Tak to wygląda. Toaleta. Znowu toaleta. Floyd też nie chce ze mną rozmawiać. Jest toaleta, która też ma to wszystkiego dość. Okej. No dobra, czyli wygląda na to, że nie mogę z nikim pogadać, bo coś się dzieje. Late night? Już early morning niestety, ale wydaje mi się, że late night powodował, że wszyscy nagle byli zahipnotyzowani. W jakiś sposób. Widziałem tam coś, jakby ktoś coś wklepywał na jakiś komputer i poszło. Hello? Mars? Mars, halo? I znowu mamy te windy, które wyglądają dokładnie tak samo. Pojdźmy na level drugi. Wiem, że doktor Kronos jest na pierwszym piętrze. I znowu są te inne piętra. Oczywiście tutaj tak, widziałem też sugestie w komentarzach, że może trzeba by tu wziąć te numery Totka, ale to nie do końca o to chodzi. Tak mi się wydaje, że nie. Nie do końca o to musi chodzić. Bo chyba są inne te. No właśnie, kiedy on chce się z nami spotkać, to się z nim spotykamy. To inne są liczby. Liczby Totka są do Totka, ale może być jakieś drugie zastosowanie. Dlaczego? Dlaczego tu jesteś? Nie wziąłeś swoich medykamentów. Musisz je wziąć. Okej. Okay. Nie mam zamiaru i co wtedy? Ach. Znowu pójdzie tutaj po prostu. Okej. Okay. I w ten sposób dzień i tak się skończy. Czy powinniśmy jeszcze raz zacząć? No dobra, okej, to był kolejny przebieg, kolejny cykl. Spróbujmy teraz opcję z złym samopoczuciem i z mamą. Zobaczmy, czy to wyjdzie. Dobra, moi drodzy, pierwsze co zrobimy, to sprawdzimy komputer, bo mamy nową grę, prawda? Zagrajmy w Mars Underground. Mars Exe. O! O kurczę, aha, to jest taka gra, ta gra tekstowa. Stoisz na polu, trzymając dziwne urządzenie. W odległości możesz usłyszeć, że krowy słychać, tak? Zobaczmy, co to jest za przedmiot. Examine device, okej, zobaczmy. Metalowy cylinder jest DEM. Gdzie mamy to wszystko napisane, z DEM napisane na boku. Właśnie, DEM, M jak machine. Deus Ex Machina! O kurczę, ale mam teraz olśnienie. Deus Ex Machina pasuje do tego. No dobra. Na północ? Doszedłem do budynku. O, CPA. Na południe. Idźmy na wschód. Jest tutaj dziura. Z napisem wejdź. Wchodzę. Czas wstać. Spóźnisz się. Otwieram oczy. Jestem w swoim pokoju. Jest komputer w rogu, jest plakat na ścianie i drzwi na korytarz. Włącz komputer. Dziwne robi dźwięki i się znowu wyłącza. Jestem w pokoju. Okej, dobra. To zobaczmy ten plakat. Plakat motywacyjny? Jest napisane na nim: dzisiaj będzie lepsze niż wczoraj. Czuję się zmotywowany tylko patrzeniem na niego. No dobra, okej. Dobra, wejdźmy na korytarz. Idę do swojego living room, czyli do pokoju gościnnego, powiedzmy, do salonu. Siostra ogląda telewizję, mama jest w kuchni. Chodź i weź, no właśnie, chodź i weź śniadanie, dokładnie tak jak w tej grze. Biorę talerz, siadam przy stole i jem. Nie zapomnij, że masz spotkanie z doktorem Kronosem po południu. Po śniadaniu mama doprowadza cię, znaczy prowadzi cię z siostrą do szkoły. Jestem na początku szkoły Phobos. Drzwi są otwarte i dzieci wchodzą. Są też policjanci.
Okej. No tak, tak jak w grze. Pozdrówmy policjantów. Mam się chrzanić i trzymać się z daleka, po prostu. Nic więcej nie mogę zrobić. Dobra, wchodzę do szkoły. Dobra, wchodzę razem z siostrą do szkoły. Jak tylko wchodzę, zaczyna się alarm. Ewakuacja, ewakuacja. O, wszyscy uciekają do wyjścia. Twoja siostra próbuje zaciągnąć cię do wejścia na południu. Na północy jest pokój, który jest pusty. Idziemy na północ oczywiście. Dobra, czyli wywalasz swoją siostrę i duck away. Duck to jest, nie wiem, skradać czy schylać, więc przepycham się pomiędzy tłumami, między tłumem. Wszyscy próbują uciec ze szkoły, a alarm cały czas wyje. Staję w pustym korytarzu. Są dwie klasy, 1A, 1B, 1A i 2A. Jest też sala ćwiczeń i wejście. Dobra, zobaczmy 1A. Dobra, ta klasa jest pusta. Nic nie znajduję, wychodzę. Dobra, a 2A jest pusta. O, proszę. O! Patrzcie, tablica może być przepchnięta na bok, a za nią jest jakieś przejście. Hidden entrance in school. Zobaczcie, grając w grę możemy, tak właśnie się zastanawiałem, czy będzie opcja faktycznie sprawdzić to w realu? No dobra. Exit passageway. Wejdźmy w to przejście. O! Aha. Proszę bardzo, not ready reading. Okej, coś się popsuło i nie mogę teraz już grać dalej. Abort, retry, ignore, fail. Spróbuj raz jeszcze. Jeszcze raz, nie jestem w stanie. Ignore. Ignorowanie też nie działa. Abort. Nie działa. Fail. Nie działa, nic nie mogę włączyć. To też tworzy słowo fira, ale nie fire. No dobra, wyłącz komputer. Mars próbuje wyciągnąć grę, ale dysk ugrzęzł w komputerze. Dobra, udało się. Chodź na śniadanie. Okej, to była dziwna gra, ale z tych wszystkich moich wyborów, które dokonałem, doszedłem do jakiejś ciekawej rzeczy, tak? No tak, niestety nie mogę go z powrotem włączyć, ale przedmiot cały czas mam. Dobra. To była jedna z tych rzeczy, które fajnie było zrobić. W porządku. Coś nowego. Dowiedzieliśmy się o jakimś przejściu w szkole może. I teraz tak. Zaryzykujemy. I teraz tak, mam przedmioty, więc sobie oczywiście zjemy Chicken Surprise. Tak. Zaczynam... Tak, być... Ale dobra, jeszcze zjemy oczywiście Mitrol, który też był nie świeży. Tak jest. Mars żyga wszędzie. O tak. Co się dzieje, Mars? Jesteś chory? Nie możesz iść do szkoły w takim stanie. Poczekaj, zabiorę Helgę do szkoły i zaraz wracam. Okej, świetnie, udało się pozbyć mamy i to dalej jest poranek, chciałem zauważyć. Bardzo freaking dobrze. Czy to będzie, że nic to nie znajdziemy, to będzie ciekawego, tak? To już znamy tę treść. Dobra, okej, tylko zabiorę do szkoły... To jest jeden problem. Zabiorę do szkoły siostrę, więc nie mamy znowu dostępu do jej... Ajajaj. Nie mamy dostępu znowu do samochodu. To trochę lamersko, ale może uda się zrobić akcję z czymś innym. No mail delivery open tomorrow, okej. Dobra, zobaczmy. Chcę się napić kawy. Może teraz się uda jakoś to zrobić. Kup kawę. Proszę bardzo. O, mamy kawę. Świetnie. Super. Mamy kawę. Będziemy mogli wstać wcześniej. Może użyć samochodu mamy, zanim mama się obudzi. Hej, co cieciaku chcesz? Czy mogę kupić lotto ticket? Okej, doza dolara. W porządku. A, i nawet jest, zobaczcie, podkreślone. 2, 3, 3, 7, 2 i 8. To twój bilet. Mamy ticket lotto. Dobra, i teraz musimy poczekać do popołudnia, żeby móc ten bilet sprawdzić, bo to chyba afternoon jest, tak? Znaczy, jeśli dobrze pamiętam, to po południu można było, tak? Nic. Okej, lotto ticket. Gdzie to jest? Tutaj była kawa, tak? Tak, już kupiłem. Totalizator. No właśnie, tak mi się wydaje, że... Dobra. Że chyba to w popołudniu trzeba było jakoś sprawdzić. Midday. On właśnie, czas szybko mija. To, że wchodzimy i wychodzimy. No właśnie, teraz tak.
Tu mogę założyć chyba sobie garnek na głowę, może ten koleś więcej powiedział, też mieliśmy sprawdzić to. Dużo rzeczy można sprawdzać w tej grze na razie, więc jest spoko. Helmet of Protection, yes. I zobaczmy. Zapukajmy. Nikt nie odpowiada, kurczę, czyli jeszcze tutaj nie ma nikogo w środku. Za wcześnie. Midday. Oby mnie tego nie potrącił żaden głupi. Samochód będzie dobrze. Zobaczmy tutaj, o, tutaj był ten potwór ostatni, jakiś taki dziwny duch, którego nic z którym nie pogadałem, zapukajmy. Nie ma odpowiedzi. Co możemy jeszcze zrobić, korzystając, że mamy nie ma w domu? W ogóle nie ma mamy w domu, nikogo nie ma w domu. Mamy na razie midday. A wiemy, że early afternoon, afternoon, no to chyba przy afternoon było coś się działo. Możemy postarać się gdzieś pojechać, tylko że to będzie bardzo wcześnie. Gdzieś możemy się wcześnie wyrwać, tylko właśnie nie mam pojęcia, do którego miejsca warto by pojechać teraz. Co ciekawe, znowu wróciłem, teraz jest early afternoon, jeszcze poszedłem jeszcze raz tutaj i mamy, tak, samochód mamy. He turns the key, but it seems the battery is dead, czyli akumulator, tak, jeszcze raz, akumulator w tym samochodzie padł akurat, więc jeżeli chcemy pojechać, to teoretycznie możemy to zrobić, jeżeli uda nam się prawdopodobnie ten akumulator jakoś załadować. Potrzebujemy znaleźć akumulator, innymi słowy, gdzieś. Nie mam żadnego biznesu. Dobra, już odchodzę od drzwi. Dobra, tu raczej nic nie znajdę, ale mam early afternoon, więc fajnie byłoby coś wygrać jednak w tym totku. Dobra, wracam. Patrzcie, wracam do domu i jest jakaś notatka na drzwiach. Mars, musiałem jechać do pracy, ale zaufaj mi. Jesteś wielki, masz wielki problem. O, kiedy wrócę do domu. O. Fałszując chorobę, żeby nie pójść do szkoły? Jesteś uziemiony. Mam duży problem. Okej. No dobra, w każdym razie afternoon, zobaczmy, czy mogę zobaczyć. The Winglot to numbers for this week. A, okej. No właśnie, teraz znamy. This new gadget, everything you know will be obsolete. Pop down to local drive mark for your needs. Our prices dwarf the competition. I think he must be the killer, just look at him. And coming up next, another 10 hour marathon of cooking and home renovations. Bla 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 bla. Waffle, waffle, waffle. Derp, herb, derp, herb, derp. Bla bla bla. Okej. Okay. Dobra. To jakby już jest, wyniki są totka. Lotka, totka, lotka, fotka. Także pytanie brzmi, czy już mogę odebrać nagrodę, skoro udało mi się wygrać. No wracam do tego miejsca, gdzie wziąłem. Co to jest za koleś w ogóle? Have you noticed that everyone just walks around? Wszyscy tu łażą wokoło i co to sobie do siebie gadają. No dobra, ziomuś, wygrałem. Co chcę? Mam zwycięski bilet. Tak, spójrzmy. No cóż, no cóż, no cóż, studnia, studnia, studnia. Niestety muszę być powyżej 18, żeby zagrać w totalizator. Okej. Więc muszę ci to zabrać. Co? Wynoś się ze sklepu? Co? Hej! Właśnie. Co to ma być? What? Okej, wydaje mi się, że on po prostu zgarnął naszą nagrodę. Zamknięte z napisem odejdź. No niedobrze. No niedobrze, bo rozumiem, że też nie mam żadnego przedmiotu teraz związanego z tym. Mam. Czyli teoretycznie trzeba by dać to jakiemuś dorosłemu. Być może mamie. Wygląda na to, że trzeba by to jakoś. Tylko, kurczę, ona jest w pracy, kiedy ja zdobyłam ten bilet. Czyli znowu nie zdobyliśmy bogactwa. Jakoś inaczej trzeba rozwiązać sprawę z tym biletem w takim wypadku. Okej. Okay. Zapukajmy znowu do drzwi. O! Dave Zucchini. Show Crystal. Dobra, mam na sobie przy ten hełm. Hełm protekcji. Powinnaś go trzymać na głowie cały czas. Czy wiesz, co się dzieje w parku Ptolemy? Jimmy Zucchini powiedział to samo, okej, okay, do you know anything? Jeszcze nie wiem, to bardzo podejrzane. Jestem częścią konspiracji. Odejdź ode mnie. Ale coś tu wyleciało. Aha, tutaj był opuszczony kryształ, ale już ma jeden mam, okej. Okay. I tu, o, a ta maszyna się zmieniła, czy jest taka sama? Została porzucona, zanim została skończona. Zobaczcie, czyli on dopiero tutaj buduje, dlatego na inaczej wygląda. On ją dopiero tutaj buduje i nie możemy przyjść tutaj za wcześnie, ponieważ ona nie zostanie ukończona. Interesujące. Dobra, to trzeba pomyśleć, co jeszcze możemy tu zrobić dzisiaj.
Znowu znalazłem krystal, może sobie z nią pogadam. O, wygląda jak tak, moja tutaj bransoletka. Hej, sis, siostrzyczko, idzie, chodźmy stąd. Może spotkamy się w szkole, możemy wtedy pogadać. Okej, czyli niestety nie możemy gadać z krystal w innym miejscu niż w szkole, rozumiem. Dobra, złapmy autobus, pojedźmy do biblioteki może jeszcze, co? Ta, bardzo mi się udało zdążyć. Niestety nie udało mi się zdążyć. Co to jest za dziadostwo, co masz na głowie? Dziwne, głupie, bezsensowne. Chyba znowu się spóźniłem. No niestety, moi drodzy, dzisiaj nie pójdziemy tam. Jest policja, ale od policji za bardzo nic nie chcę. Ale za to może uda mi się więcej dowiedzieć na temat... Więcej się na przykład tutaj o, w Boomhole może więcej się będzie działo. Tak jest. Chyba tak. Co ty nosisz, masz na głowie? Nie jesteś wystarczająco fajny, żeby wejść do środka. Co? Przez to, że mam na głowie, kurczę, garnek? Helmet of Protection. Take it off? Yes. Dobra, można zdjąć Helmet of Protection, to jest fajne. Okej, siema. Nie jesteś fajny, wyjdź. Jestem, uwierz mi. Wynocha. No i tyle, żeśmy poszli. Czyli wygląda na to, że kurczę, muszę zdobyć te okulary, żeby być wystarczająco cool. Mamy już noc. Wiemy, że w późnej nocy wszyscy ludzie zaczynają się dziwnie zachowywać. Ach, widziałem Schneidasa wchodzącego do tego paskudnego klubu nocnego. No i cóż ci mogę na to poradzić? Nic na to poradzić nie mogę. Czy ja cały czas mam to jedzenie? Dziwne, items? Właśnie, nie mam już, tak? Czyli już jakby zmarnowałem opcję posiadania tego dziwnego jedzenia. A zarabiać mogę tylko na zasadzie coś kupić, coś sprzedać. Mam 13 dolarów, potrzebuję 25 dolarów, żeby założyć sobie okulary. Byłem tak blisko, a kupiłem, kurczę, coś innego. No to chyba nie będę kupował tego jedzenia, chociaż... No, zafejkowanie... Chociaż mam kawę teraz. Właśnie, mam teraz kawę. Pytanie brzmi, czy mogę tej kawy się napić teraz, czy rano? Cup of coffee? Bit of this will make you right up. Okay, you're wide awake at this moment. Okay, it's full. Czyli pewnie na kilka razy starczy mi ta kawa. To też jest spoko. Pozwoli mi się obudzić wcześniej. Może następnego poranka coś zrobimy. Dobrze, moi drodzy, wychodzi na to, że to już jest tyle na ten odcinek, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Być może to miejsce da się przyjść w odpowiedniej porze będzie otwarte, bo na razie jest zamknięte. Coś czuję, że teraz po prostu i tak już wezmę pigułę, bo nic więcej zrobić nie mogę. Oczywiście jeszcze zrobimy tak, że jednak napiję się trochę tej kawy. Aha, nie muszę jej pić. Wake you up, right? A, will wake you up, może dopiero rano będę mógł to pić, wtedy to się coś uruchomi, więc tak czy siak, moi drodzy, kończę ten przebieg i po prostu wezmę sobie medication, instructions, take one's daily sudden discontinuation, ok, tak, więc tym razem biorę pigułkę. Wielka piana ode mnie, trzymajcie się i do zobaczyska, cześć!